Chciałbym dzisiaj z Wami przyjrzeć się pewnej historii z Pisma Świętego. Ostatnio, ostatnio czytałem e, historię Jana Chrzciciela i można byłoby stworzyć kazanie, które miałoby tytuł 100 lekcji z życia Jana Chrzciciela, ale byłoby to zbyt długie rozważanie. Więc dzisiaj e, pozwólcie, że chciałbym przedstawić Wam trzy wnioski, trzy takie nauki, które uważam, że są ważne dla ludzi, dla nas. Dzisiaj, w tym świecie, w którym żyjemy, dla ludzi o różnym wiek, w różnym wieku, w różnych okolicznościach i w różnej sytuacji życiowej. Natomiast na samym początku, zanim się jeszcze pomodlimy i ruszymy do, do badania Słowa Bożego, chciałbym powiedzieć o takiej jednej krótkiej rzeczy, która, którą uzgodniliśmy przed tym kazaniem. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale są tacy ludzie, którzy są tak bardzo, które, którzy mają umysły tak bardzo matematyczne, że wszystko liczą. Moja ciocia, gdyby tutaj przyszła na nabożeństwo, to najpierw policzyłaby wszystkie klamki, wszystkie tutaj światełka, które świecą, i dopiero wtedy mogłaby się skupić na tym, co będzie mówione. Może wśród Was też ktoś taki jest. Natomiast to co ustaliliśmy i dlatego mówię to jako element organizacyjny przed naszym studium Biblii, to to, że w związku z tym, że kazanie będzie dotyczyć Jana Chrzciciela, jeśli są tu osoby czy młodsze czy starsze, bo to nie ma znaczenia, które potrzebują dla skupienia się na czymś, coś liczyć, to proponuję, abyście liczyli jak często użyte w tym kazaniu będzie słowo Jan. To dla tych, którzy tego potrzebują, szczególnie dla młodszej naszej części. A dla tych, którzy tego nie potrzebują i mają umysły bardziej humanistyczne, po prostu wsłuchajcie się w słowo, bo mam nadzieję, że Pan Bóg odpowie na nasze potrzeby. Pozwólcie, rozpoczniemy od modlitwy. Ojcze, potrzebujemy Ciebie. Bez Ciebie to, to wszystko nie miałoby takiego znaczenia ani sensu. Potrzebujemy, żebyś Ty nas uczył, więc daj nam wszystkim takiej mądrości. By przyjmować to, co jest od Ciebie, a to, co od Ciebie by nie było, aby odrzucić. Daj nam Panie też takiej otwartości, żeby nie słyszeć tylko słów osoby, która będzie mówić, ale może bardziej głos Twojego ducha, który może powiedzieć znacznie więcej. Przekonuj nas o grzechu, być może zachęcaj nas, jeśli jest nam ciężko. Dawaj nam nadziei, jeśli jej teraz potrzebujemy. Odpowiadaj na nasze potrzeby. To jest nasza prośba. Wysłuchaj nas prosimy. Amen. Rozpoczniemy naszą. Nasze lekcje z życia Jana Chrzciciela od Ewangelii Mateusza i rozdziału trzeciego. Ewangelia Mateusza i trzeci rozdział to jest prawdopodobnie ta wypowiedź o Janie Chrzcicielu, która jest najbardziej znana wszystkim, którzy czegokolwiek o nim chcą się dowiedzieć. Oczywiście czytamy o nim również w innych Ewangeliach, i my dzisiaj też sięgniemy jeszcze do innych Ewangelii, głównie do Ewangelii Łukasza. Natomiast rozpoczniemy od trzeciego rozdziału Ewangelii Mateusza. I tak Mateusz zaczyna sprawozdanie, mówiąc, w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel. Karząc na pustyni judzkiej i mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. Wiemy na podstawie naszej, naszego badania Pisma Świętego, że Jan chrzciciel przygotowywał drogę dla służby Jezusa. Najlepiej widać to w tym, że werset drugi mówi o treści, którą Jan przekazywał swoim słuchaczom, która streszczona jest do słów: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. A gdy Jezus rozpoczyna swoją służbę. W rozdziale czwartym i w wersecie siedemnastym jest powiedziane: Odtąd począł Jezus kazać i mówić, Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem królestwo niebios. Więc treść przesłania, którą najpierw przedstawiał Jan-chrzciciel. Była taka sama, no w jakim stopniu oczywiście, myślę, że to rozumiemy, jak sedno przesłania samego Jezusa. On przygotowywał ludzi, aby byli gotowi przyjąć to, co Jezus ma do powiedzenia zresztą. Nie tylko to, co ma do powiedzenia, ale też to, kim On po prostu jest. Ale gdy myślimy o Janie Chrzcicielu, to choć rzeczywiście to były inne czasy, to nawet w tamtych czasach Jan był jakiś taki specyficzny, tak? eee, ciekawy to trochę tak jak coś nam nie smakuje i ktoś pyta czy dobre to odpowiada się że ten smak jest taki ciekawy tak żeby nie powiedzieć że jest niekoniecznie smaczny ale jest ciekawy Jan Chrzciciel on był ciekawy to znaczy jego prezencja tematy które poruszał i to, jak żył, to, w co się ubierał i to, co jadł, już same te elementy sprawiały, że on był ciekawy. A używając innego słowa, moglibyśmy powiedzieć, że Jan po prostu w oczach ówczesnych, nawet pomimo tego, że był to inny świat, on był po prostu dziwny. I nas to akurat nie dziwi, że Jan był dziwny, skoro prorocy z założenia często byli dziwni. A może nawet nie byli dziwni tak bardzo, co robili dziwne rzeczy. Bo nie wiem, kto z nas, gdy powołany byłby na proroka, z chęcią wysłuchałby polecenia Bożego, żeby z gołymi pośladkami przekazywać słowo Izraelowi, albo żeby gotować sobie jedzenie na odchodach. Tak? To były dziwne zachowania. One miały coś przekazać, ale same w sobie były dziwne, i przez tę dziwność skupiały uwagę na tym, co prorok miał do powiedzenia. Jan chrzciciel był dziwny. Nie aż tak bardzo jak te przykłady, o których powiedziałem, a jednak. I pierwsza lekcja, o której chciałbym powiedzieć, z trzech, które dzisiaj wypunktuję, to to, abyśmy się nie bali być dziwni. Bo widzicie, Jezus też był dziwny. I to nie jest tak, że ja to wymyślam i ktoś z Was miałby teraz prawo powiedzieć: Ojej, co ten pastor tutaj mówi? Jak Jezus był dziwny. Bóg przedstawia się jako Bóg, który jest jaki dziwny. Bo co znaczy być dziwnym? Być dziwnym oznacza po prostu żyć, zachowywać się, mówić inaczej niż przyjęta norma w danym środowisku. Tak? To znaczy być dziwnym. Jeżeli w jakimś środowisku, e, nie wiem, wszyscy, e, niech będzie, przyjęta jest dieta mięsna i nagle ktoś mówi, że będzie wegetarianinem, to jego zachowanie będzie dziwne. I odwrotnie, jeśli jest przyjęta dieta wegetariańska i ktoś mówi, a ja od dzisiaj będę jadł mięso, to to będzie dziwne. Tak? Jest jakaś przyjęta norma. I ktoś wykracza poza tę normę i staje się dziwny. To nie znaczy zły, dobry, staje się inny. Wydaje się, że wiele problemów, z którymi się zmagamy, z związanych z zwiastowaniem Ewangelii albo życiem zgodnym ze Słowem Bożym, wynika z tego, że nie chcemy być w oczach ludzi, którzy są dookoła nas dziwni. Moja największa, z mojej perspektywy niebożej, ale z mojej perspektywy, moja największa duchowa porażka Wynikała z tego, że w momencie, w którym poznawałem Jezusa, przyjechał do mnie znajomy, który znał mnie z tego okresu przed poznawaniem Jezusa, i gdy mieszkaliśmy razem w pokoju, ja bałem się wieczorem klęknąć do modlitwy, bo uważałem, że będę w jego oczach postrzegany jako osoba dziwna. I nie robiłem tego. I bardzo dużo wtedy straciłem. Bo bałem się być dziwny. Ludzie w szkole boją się być dziwni. Bo nie wypiją alkoholu, gdy wszyscy piją. No przecież to jest dziwny gość, nie? Bo nie zapalą. Bo, nie wiem, coś innego jeszcze. Nie zrobią czegoś głupiego, tak? Nie będą wyrządzać krzywdy nauczycielowi. No, to, dziwni ludzie, nie? Dziwni ludzie. Albo nie będą... Ojej, jakby, jakby jeszcze nie ściągali to już w ogóle, nie? Nie tylko, że dziwni, ale jeszcze szaleni. Albo w pracy ktoś nie chce przyłożyć ręki do jakiegoś oszustwa, który, który, które jest wykonywane przez całą firmę. Jaka presja jest na takiej osobie? Ona nie chce, pomimo, że nie będzie żadnych konsekwencji. Na pewno nie będzie żadnych konsekwencji. To jest jakiś dziwny gość. To jest jakiś dziwny gość. A może dobrze byłoby być trochę dziwnymi i się tego tak nie bać? Bo czasem ta dziwność nie jest źle odbierana. Ja tak mówię o tych przykładach, wiecie, z bycia młodym, ale ja na przykład przez to, że jako młoda osoba nigdy nie piłem alkoholu i mówiłem to moim znajomym, którzy cały czas pili alkohol, to wiecie, oni mnie szanowali za to. Akurat ci znajomi. Więc to nie jest tak, że bycie dziwnym zawsze jest źle odbierane. My często boimy się być dziwnymi, bo boimy się, że będzie to źle odebrane, a nie zawsze tak jest. W każdym razie, Jan Chrzciciel, Jezus, oni nie kładli tak wielkiego. Tak, Im nie zależało aż tak bardzo na tym, żeby być przyjętymi przez środowisko, żeby porzucić swoje zasady, które czyniły ich dziwnymi. Tak, te zasady były dla nich ważniejsze, bo te zasady były tożsamością ich działalności, ich życia. Więc kim my byśmy byli, gdybyśmy ze względu na to, że ktoś miałby na nas popatrzeć jako na dziwnych ludzi, powiedzieli: Nie, 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 nie. to ja nie chcę być dziwny. Ja, ja odrzucę to, czy tamto, nie będę tego robił. nie. Dobra, mówią, że nie wolno kłamać, ale jak tam urząd skarbowy trochę okłamiemy, nic się nie stanie, nie? Bo tak robi cała firma. Nie zawsze łatwo jest być dziwnym. Zazwyczaj to nie jest przyjemne. Ale często to jest to co jest naturalnym skutkiem podążania za słowem ewangelii. Pierwsza prosta lekcja. Nie bójcie się być dziwni. Chodźmy do drugiej lekcji. Ewangelia Łukasza. O przepraszam, Ewangelia Marka. Rozdział 6. Nie, dobrze, Ewangelia Łukasza rozdział 7. Później pójdziemy do Ewangelii Marka rozdziału 6. Drugą lekcję weźmiemy z Ewangelii Łukasza rozdziału siódmego. To jest lekcja z życia Jana, natomiast bardziej dotyczy to tego, jak został potraktowany przez Jezusa. Ewangelia Łukasza rozdział 7 czytam od wersetu 18. I donieśli Janowi uczniowie Jego o tym wszystkim. Jan jest wtedy w więzieniu. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do pana i kazał go zapytać: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego oczekiwać mamy? I to jest ten Jan chrzciciel, który go chrzcił. To jest ten Jan chrzciciel, który widział ducha świętego w postaci gołębicy, prawdopodobnie, tak? który stępował na Jezusa. To jest Jan chrzciciel, który prawdopodobnie słyszał głos, który się odezwał z nieba, mówiący: Ten jest syn mój umiłowany. I ten Jan Chrzciciel, w okolicznościach, w których został zamknięty w więzieniu, w którym sam nie ma żadnego kontaktu z Jezusem, jedyne co wie, to to, co słyszy od tych, którzy mu donoszą, co się dzieje, no i sprawozdają to tak, jak sami to postrzegają, co raz jest bardziej, raz mniej obiektywne, zadaje pytanie: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Być może Jezus i jego zachowania w oczach Jana Chrzciciela też były trochę dziwne. Bo skąd takie pytanie? Coś tu było nie tak? A jednak Jezus ma do niego odpowiedź i to jest w ogóle niesamowite. Werset 20. A gdy ci mężowie przybyli do Niego, rzekli, Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. I teraz. Ja potrafię sobie wyobrazić, że Jezus odpowiada: Nie pamiętasz? Nie pamiętasz, co się działo nad rzeką? Przecież widziałeś to, słyszałeś to, widziałeś to, tak? Nie pamiętasz? A Jezus mówi: Tak. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem i odpowiadając, rzekł im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą. Trendowaci zostają oczyszczeni, a gusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. To jest niezwykle niezwykłe dla mnie, bo Jezus widzi, że wiara Jana gdzieś tam ma trudności, tak, ona słabnie, ona jest w kryzysie. I Jezus nie potępia go za to, że gdzieś tam miał wystarczająco dużo powodów, by wierzyć, ale On mu mówi, zobacz, zobacz, co się dzieje. Ale jeszcze nawet nie na to chcę wam zwrócić uwagę, ale na to, co dzieje się dalej. Bo gdy powiedział, co miał powiedzieć tym posłańcom, którzy poszli do Jana? Nagle zwraca się do ludzi, którzy byli dookoła. I to jest niezwykłe, bo co ci ludzie wiedzą o Janie? Wiedzą na podstawie pytania, które zostało zadane, że on ma jakiś kryzys wiary. Ci ludzie, którzy są wokoło Jezusa, oni sami są wokoło Jezusa albo dlatego, że w Niego wierzą, albo dlatego, że jeszcze nie wiedzą, czy w Niego wierzyć, albo dlatego, że w Niego nie wierzą i szukają powodu, żeby coś zrobić Mu na złość, tak? krzywdę jakąś. I teraz gdy objawia się kryzys wiary jednej osoby, Jana Chrzciciela, Jezus odwraca się do tych wszystkich ludzi, którzy to słyszą i mówi tak. 24 czwarty werset. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Słuchajcie, ta czcina się teraz troszkę chwieje. Troszkę, to by była przesada. On nie jest czciną, tak? On to, ale w każdym razie, wyszliście oglądać czcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam i więcej niż proroka. I dalej jest cała rozmowa. Ale wiecie, co Jezus robi? To dla mnie jest niesamowite, że on chroni Jana. I teraz, co, co mam na myśli, mówiąc, że chroni Jana? Mam na myśli, że on chroni jego mm, zdania o nim, tak? Tego, jak, jak, jakie ludzie będą mieli o nim zdanie. Czy to jest kluczowe albo konieczne do misji Jana? Jan już wiele nie wykona. Jan będzie teraz w więzieniu i niedługo zostanie ścięty. A jednak Jezus chroni swojego. Pewnie przyjaciela to byłoby zbyt duże słowo, bo nie mieli tak często swoich relacji, tak, ze sobą relacji, ale chroni kogoś, z kim współpracuje, pomimo, że są dalej od siebie. I to jest niesamowite, bo widzicie, gdy ktoś ma trudniejszy czas i okazuje słabość wiary, jakikolwiek byłby to element, jaka, jakakolwiek trudność, to wtedy jest zawsze takie ryzyko, że gdy ludzie się o tym dowiedzą, to będą. Będą o tym myśleć, będą o tym mówić, będą to wyrażać w bardziej lub mniej przystępny sposób, będzie to bardziej lub mniej boleć. Ale Jezus, co robi względem tej osoby, która ma aktualnie kryzys, to on mówi, co wyście wyszli To nie jest trzcina chwiejąca się na wietrze. To jest mąż Boży, to jest sługa Boży, który życie poświęcił, żeby nie chodzić w miękkich szatach. To jest ten, który był na pustyni, a tam nie znajdziecie tych, co w pałacach mieszkają. To nie jest czcina chwiejąca się na wietrze, nawet jeśli teraz przeżywa swoje trudności. Także jeśli ktoś z Was przeżywa trudności, a reszta o tym wie, słuchajcie, może nie warto zwracać zawsze uwagi na te trudności, ale na to, że to wcale nie jest czcina chwiejąca się na wietrze. Bo przecież czy nie jest tak, że słowo Boże poucza nas, że po to się zbieramy razem, aby dodawać sobie nawzajem otuchy? Czy nie jest tak, że słowo poucza nas, że nie jesteśmy ludźmi, którzy walczą ze sobą, bo nie mają nic innego do roboty, ale są ludźmi, którzy stanowią jedność w wykonywaniu zadania, które zostało nam polecone? Nie. Nie ma tu czciny chwiejącej się na wietrze, nawet jeśli ktoś się chwieje. Więc to jest druga lekcja z życia jana. A teraz trzecia lekcja i ta będzie surowa. Ale to nie jest lekcja moja do was, to nie jest lekcja wasza do mnie, to jest lekcja ze Słowa Bożego do całego świata. I te lekcje, Ona jest straszna i jest przerażająca. Przerażająca. I dlatego spróbujmy jej posłuchać. Niezależnie od tego, w jakich słowach ja ją wypowiem, niezależnie od tego, czy może będą bardziej lub mniej adekwatne do sytuacji, w której każdy z Was się znajduje, ale posłuchajcie proszę tego, co stało się w przypadku Jana i co opisała Ewangelia. Ewangelia Marka, i tam rozdział 6, od wersetu 14. Jest to taki fragment, w którym wspominane są wydarzenia, które wydarzyły się wcześniej. I usłyszał król Herod o nim, chodzi o Jezusa, albowiem imię Jego stało się głośne i mówiono Jan Chrzciciel z martwych wstał i dlatego dzieją się cuda przez Niego. A inni mówili, to Eliasz. Jeszcze inni mówili, to prorok jak jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, rzekł, to Jan, którego ja kazałem ściąć. On z martwych wstał. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutę, zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi Nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiana żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Według tego sprawozdania, Herod chronił Jana. Herod nie chciał, aby Janowi została wyrządzona krzywda. Mało tego, Herod słuchał Jana. Prawdopodobnie polegało to na tym, że Jan. Był prowadzony do miejsca, gdzie przebywał Herod, i tam rozmawiali. Mniej prawdopodobnym, aczkolwiek też można byłoby to brać pod uwagę, było to, że Herod chodził do Jana i rozmawiali w więzieniu, ale to jest zdecydowanie mniej prawdopodobne. Tak czy inaczej, Herod lubił słuchać Jana. I powiedzcie mi, proszę, i co mu to dało? Co mu to dało? Że spotykali się, że rozmawiali, że czuł się wielce zakłopotany. Co mu to dało, że lubił słuchać Jana? Wiecie, co mu to dało? No, nic mu to nie dało. Bo w momencie kryzysu gościął. I gdy Jezus spotkał się z nim pod koniec swojego życia, zanim Jezus został ukrzyżowany, stał przed Herodem Jezus. I nie wiem, czy pamiętacie sprawozdanie Ewangelii, co Jezus mu powiedział? Pamiętacie? Sprawozdanie Ewangelii jest takie, że nic mu nie powiedział. Że nic mu nie powiedział. A jak to jest możliwe, że Jezus nic mu nie powiedział? Przecież Jezus korzystał z każdej okazji, żeby dotrzeć do serca człowieka. Jezus nic mu nie powiedział, bo już nie było nic, co można było mu powiedzieć. I pytanie, które sam sobie stawiam, a pomyślcie o tym przez moment, proszę, to jest pytanie: czy lubicie słuchać słowa Bożego? Bo Herod lubił. Herod byłby taką osobą, która by nas chroniła, żeby nikt nam z zewnątrz krzywdy nie zrobił. Herod byłby taką osobą, która regularnie by tu do nas przychodziła, jako polityk, który, no, który nie wiem, pełni tutaj jakąś władzę. On byłby tu z nami i on by lubił tu być. To jest oczywiście zbyt daleko idące uwypuklenie, bo on się spotykał tylko z Janem, tak? Ale rozumiecie, jakby tok myślenia, który staram się wyrazić. Ale pomimo tego, że on lubił słuchać słowa, to z tym słowem. On po prostu nic nigdy nie zrobił. Nigdy nic z nim nie zrobił. Ja podam wam praktyczny przykład. Byliśmy z Honoratką na obozie muzycznym. I Piotr Strugalski i Marianka Strugalska gotowali nam posiłki. Przez 10 dni same zdrowie, słuchajcie, same zdrowie. Ja sobie tak pod koniec myślę: to my może już teraz tak będziemy żyć? Teraz już będziemy tylko tak sobie jeść. Wracamy do domy. Pierwszy posiłek, który zjedliśmy w domu, taki pełny. Wiecie, jaki to był posiłek? Zamówiliśmy sobie pizzę. I nie zrozumcie mnie źle. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że ojej, grzech śmiertelny, wybaczcie za to uproszczenie, bo ktoś je pizzę. Tylko, tylko chodzi o pewien, o sam system na tym drobnym przykładzie: że pod koniec obozu, jak fajnie będzie, teraz będzie nam łatwiej, teraz będzie lepiej. Wracam do domu i za obopólną zgodą, to nie jest tylko moja wina. <laughs> nie, no, ale rozumiecie. Eee, tak się to potoczyło. I, I wiecie, co to oznacza? To oznacza, że smakowało mi jedzenie Piotrka i Marianki. To oznacza, że podobała mi się wizja życia z takim jedzeniem. To oznaczało, że lubiłem na śniadanie i kolację chodzić tam na tym obozie, ale to też oznaczało, że po 14 dniach spotkań z nimi, 10, przepraszam, na nic się to nie przydało. I teraz, nie wiem jak często, najrzadziej tydzień w tydzień, a może częściej. Słuchacie Słowa Bożego. Ja też słucham. Chyba rzadziej niż wy, ale też słucham, tak? Chodzi mi o okazania, o przemówienia. I też to lubię. I co z tego? Widzicie, trzecia lekcja z życia Jana, a potem już zostanie nam tylko podsumowanie. Trzecia lekcja z życia Jana jest taka, że jeśli człowiek nie podejmuje decyzji w wyniku Słowa Bożego, które jest mu zwiastowane, on może dojść do miejsca, gdzie Jezus nie będzie miał już nic do powiedzenia. I my bardzo tego nie lubimy. My bardzo nie lubimy tej idei, w której. Jezus staje przed Herodem i nic nie mówi. I wypieramy to całkiem z pamięci, żeby czasem nie wyobrazić sobie, że może dojść do takiego miejsca, że dla nas nie będzie już słowa, które mogłoby nas zwrócić na drogę, którą Bóg chce nas poprowadzić. Ale słuchajcie, ja nie umiem nic innego w tej historii wyczytać, jak tego, że Herod lubił, Herod mógł, ale tego nie zrobił i w momencie w którym spotkał się z Jezusem. Jezus stał przed nim i był bezradny, i nie mógł mu już nic więcej dać. Więc ja Was bardzo proszę, ja Was bardzo proszę, traktujmy Słowo poważnie. I niech Wam zwiastuje to Słowo ktoś, kogo nie lubicie. Niech zwiastuje Wam to Słowo ktoś, kto z kim się nie zgadzacie. Niech zwiastuje Wam to Słowo ktoś, kto może żyje nie tak, jak byście chcieli. Mimo wszystko, traktujcie Słowo poważnie. Traktujcie, proszę Was słowo poważnie. Aby się nie okazało, że lubiliśmy słuchać słowa. Wyobrażacie sobie jaki to byłby dramat, gdyby stanąć. Oczywiście to jest yy... nigdy takiego momentu nie będzie, że staniemy przed sądem i będziemy się z czegokolwiek tłumaczyć, to jest tylko takie wyobrażenie, które czasem się stosuje, ale jakbyśmy mieli taką wymówkę, no, ale przecież my lubiliśmy słuchać. Przecież my lubiliśmy, ale co, co, co to znaczy, że lubiliśmy słuchać, nie? Co, co to znaczy, że lubiliśmy słuchać? To tak jakby moi rodzice powiedzieli mi, no taki, nie wiem, prosty przykład życia, e, idź wynieś śmieci, ja bym tego przez trzy dni nie zrobił i w końcu tata przyszedłby mnie tak porządnie napomnieć, a ja mu powiedział, ale tato, ja lubiłem słuchać, jak mi mówiłeś wynieś śmieci. Ja, ja, ja lubiłem słuchać. Ja lubiłem... Powiedz mi jeszcze. Mów, Mów do mnie, je... tak? Rozumiecie? Przecież to jest... Co ty... <ślasza> Przepraszam. <ślasza> Sam, sam, nie wiem, czasem takie głupie przykłady do głowy przychodzą ale, ale, ale on jest adekwatny do tego tak? to, to jest adekwatny przykład do, do, do tej sytuacji, przecież to, to jest zupełnie to się nie może nie ma prawa się coś takiego wydarzyć bo to nie będzie żadna wymówka więc trzy lekcje z życia Jana dla was na dzisiaj nie bójcie się być dziwnymi słuchajcie, bo i tak jesteście dziwni i tak jesteście dziwni i tak ludzie wiedzą, że jesteście dziwni. Tak? My możemy się oszukiwać, może mniej osób wiedzieć, że jesteśmy dziwni, ale gdzieś tam w waszej rodzinie ktoś wie, że jesteście dziwni. Wśród Waszych znajomych ktoś wie, że jesteście dziwni. Nawet jak ktoś jeszcze się dowie, nic się nie stanie. A mało tego, może czasem dobrze jest chcieć być trochę dziwnym. Nawet trochę bardziej. Bo Jezus był postrzegany jako dziwny. No, no nie moglibyśmy mu też przecież powiedzieć: słuchaj, ja nie chciałem być dziwny, a on by nam powiedział, no ale przecież ja, ja byłem dziwny. Nie? nie bójcie się być dziwni. Ja postaram się też nie bać być dziwnym. Dobrze? Druga lekcja. Ktoś z was pamięta, jaka była druga? Eee, a, właśnie. Dziękuję. Tak. Jak komuś jest ciężko, jak komuś jest ciężko, a wszystkim jest czasem ciężko, wszystkim jest czasem ciężko, jak komuś jest ciężko, brońcie go. Ja was proszę, brońcie go. Pomagajcie, walczcie o niego, broncie go, a broncie też zdania o nim. Nie pozwalajcie innym go krzywdzić. Broncie go jak tylko możecie, bo to nie jest czcina chwiejąca się na wietrze, nawet jeśli aktualnie się chwieje. Jeśli ktoś był gotowy życie oddać za Jezusa, sprzeciwiając się swojej rodzinie, głosząc Ewangelię ludziom wokoło, to niech nikt nie mówi, że to jest czcina chwiejąca się na wietrze, nawet jeśli gdzieś się zachwiało. Więc broncie go. Jeśli słabnie. I trzecia lekcja traktujmy słowo poważnie. Poważnie. Bo jakkolwiek wcale mi się ta lekcja nie podoba, to przynajmniej Herod, gdy stanął przed Jezusem, nie usłyszał już ani słowa, które mogłoby mu pomóc. Więc jeśli Bóg Was do czegoś przekonuje, nawet nie teraz, nawet niekoniecznie podczas tego kazania, ale wiecie, że On czegoś od Was chce. Jeśli o tym wiecie, jeśli wiecie, że jest coś, co powinniście zrobić, albo coś, czego nie powinniście więcej robić, nie lekceważcie Słowa. Przyjmijcie je i żyjcie zgodnie z Nim. Nawet jeśli nie zawsze Wam się uda. Nawet jeśli nie wygracie w wszystkich swoich próbach, to się nie poddawajcie, bo Słowo gwarantuje nam w swoich obietnicach to, że jeśli pójdziemy za Bogiem, a nasz charakter to nie jest pojedynczy czyn, ale tendencja, którą wyrażamy swoim życiem, jeśli pójdziemy za Nim. On się o nas zatroszczy. Tylko nie lekceważmy Słowa, nie lekceważmy żadnego Słowa, ani tego, które słyszymy, ani tego, które czytamy, ani nauczeń, tych pouczeń, które Bóg przez doświadczenia do nas kieruje, ani tego, co mówi nam brat czy siostra nie lekceważmy Słowa, bo przyjdzie taki dzień, że nie będzie już Słowa. A wtedy będziemy chodzić od morza do morza, szukając, gdzie by je usłyszeć. A nie będzie. I będziemy wspominać, jak to dobrze było w kościele, jak fajnie było słuchać, ale będziemy żałować, że w najlepszych okolicznościach nie byliśmy gotowi spróbować na nowo podjąć walki. Więc jeśli ktoś z was się poddał, to po pierwsze nie jest ciną na wietrze. Po drugie, jest dziwny, ale to nic. Po trzecie, trzeba powstać i dalej, dalej walczyć. Takie mam do Was przesłanie na dzisiaj. Amen. Amen. Boże nasz, dziękujemy ci, bardzo ci dziękujemy, że właśnie za takich ludzi, jak my oddałeś swój czas, oddałeś swoje siły, oddałeś swego syna, że możemy mieć nadzieję, że mamy obietnicę. Tylko. Boże, widzisz, że ten czas oczekiwania na Twój powrót z naszej perspektywy jest jakiś taki długi. I tych prób jest więcej niż wydaje nam się, że mogłoby być, gdybyś już powrócił. Ale jednak ufamy w Twój plan, że on jest najlepszy. Ale nie zawsze jest nam łatwo mi nie zawsze jest łatwo. Więc chciałbym Cię poprosić, żebyś pomógł mi być na tyle odważnym, by być dziwnym wtedy, gdy jest to potrzebne. I żebyś nam wszystkim w tym pomógł. Boże, proszę Cię, żebyś pomógł mi chronić tych, którzy są krzywdzeni, chronić tych, którzy aktualnie są słabsi. I proszę, żebyś pomógł w tym nam wszystkim. I proszę Cię też bardzo, Boże, żebyś pomógł mi nie lekceważyć słowa. I żebyś nam wszystkim w tym pomógł. Taką prośbę, ojcze, kierujemy wspólnie do Ciebie jako Twoje dzieci w swoich problemach i wyzwaniach i prosimy o Twoją pomoc i interwencję. Amen.